Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest Euro Truck Simulator 2. Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj po raz kolejny jest ze mną Duszek. Witam Alloka, witam Was. Dzisiaj zaczynamy od od zleceń, tylko że tym razem już wziąłem kredyt i kupiłem sobie swoją ciężarówkę. No i właśnie tutaj stoję w Poznaniu przy garażu i zaraz jadę do Rostocka w Niemczech. Będę wiózł trociny. Tak, a ciężarówkę, którą sobie kupiłem, to jest ciężarówka marki Volvo. Polecił mi ją właśnie Duszek. Jestem z ciebie dumny, że jednak posłuchałeś mnie raz. No, dobra, to ja jadę. A ja tym razem sobie wziąłem też własną ciężarówkę. Wiozę, gdzie to jest teraz? Wiozę cement, 25 ton, do Dortmund. Też w Niemczech. Też w Niemczech. Także możemy się gdzieś spotkać. A to kiedy to jadę? Odkryłem agencję pracy. W Poznaniu? Tak. No, także, tak jak Alek wspominał, kupił sobie nowego Volviaka, F-Hatcha. Naprawdę piękną Volvo. Moim zdaniem, nie wiem jak waszym zdaniem, możecie się podzielić w komentarzach. A i tak moje zdanie jest takie, że Volvo jest fajne. Nie wiem, jakie jest Aloka zdanie, wypowiesz się? No, też mi się to podoba i też myślałem nad Volvem lub Scanią, nie? No, Scania. Też ujej! Też piękna maszyna. Teraz niedawno powstała Scania Streamline. Dziwne, ale jadę bez ładunku i mnie kieruje w tej chwili... A, 20 km. No bo teraz ci kieruję do tego po przyczepę. No tak, tak, 20 km. Naczepy, przepraszam. No. Przyczepy to są do traktora. No, ten, jak to, kuwet. Kuwet. To chłopaki tak wymyślili. No właśnie. Tam napisałem jeszcze Krzysiowi naszemu, że te kultywator grabki. Tak. No i znowu się wlekę za jakimś autobusem. Ja akurat się wlekłem za tym. O, już jestem na granicy Polski z Niemcami. Angela Merkel już mi to ładnie kiwa, ja też jej kiwnę. Ile masz kilometrów? Co kilometrów? No ile ci jeszcze zostało? 'Czekaj, bo coś mi tutaj się nie zgadza. Dojechałem do tego miejsca. A, bo ty jeszcze tam jesteś. Dobra, nieważne. Przyjmij zlecenie. Twoja naczepa jest gotowa. Ja mam ładunek oddać max w środę o 7.11, a przyjadę we wtorek o 7.08. Czyli tak można powiedzieć, że mam 24 godziny pauzy. Ojej. Co tam sobie pojechałem? No to sobie pojechałem.
No, no to u mnie już koniec kursu, dziękuję. Co, wywróciłeś się? Nigdy nie jedź 160 na zakrętych drogach. Szczególnie jak są autostrady w górę i w dół i czasami są zakręty, nawet te ciutkie. Nigdy nie jedź 160. W tej chwili zostało mi calutka trasa, czyli 490 km. Ojej. Co teraz, jak już się wywróciłeś, to co? Pomoc drogowa. Dokąd cię holują? Nie wiem. Chyba do Berlina mnie wezmą. A, ciekawe ja. Ten Wolfiak mocny mi się wydaje. No bo specjalnie ci go wybrałem. Bo tamten inny, chyba tam był tańszy, był słabszy. No, jestem w Berlinie. Teraz muszę naprawić swoją ciężarówkę. Ile mi to zabierze kasy? 47 tysięcy. Nigdy nie zderzaj się swoją ciężarówką pod żadnym pozorem, bo nawet 2% to cię 5 tysięcy wyniesie. Oj, tam co to dla ciebie? Ja ciebie ostrzegałem. Niby jestem doświadczonym kierowcą, Tak ale... naprawdę ściemnie. Synek, który mamy level? Tak, nie wiadomo jaki masz, może masz pierwszy dopiero. Też nikt nie widzi jaki masz level, nie? Ale cię strzelę zaraz. Czyli ściemnia, czy ty tam hakujesz pewnie, czy... Ja cię zaraz strzelę. Czekaj, gdzie to jest moje? Założę się, że ty masz na pewno albo O pierwszy, albo nie! drugi level. O nie! Podłość ludzka jest na granicy. Oglądałeś kogoś, kto ma 20 na pewno. Menadżer zdjęć. Pokaż mi to. Ładuj mi to. Ja ci zaraz prześlę. Uuu, nie. A nie wiem, czy będziesz coś widział. Wszyscy wiedzą, że ty mnie tam oszukujesz, nie? Uuu, nie. Panie, tak to nie będziemy się bawić. Wszyscy wiedzą, ja opublikuję twoje zdjęcie, jak masz pierwszy level. Ja ci... Aha, przyjedź tu to zrobić zdjęcie i pogadamy. Zobacz, zobacz. Ja zawsze mam rację i wiem, że ty oszukujesz, ty jesteś oszukista. No, Banderowiec jesteś. patrz jaki szwagier to jest. No kurna. Stanąłem, nie przyjechałem. Jak masz światła, przed światłami, zaczął bok sam. Jest taki biała kreska. No. Chwila, niech przyjedzie. Przyjechała. Nie przejechałem tej kreski, a uznało, że przyjechałem i mi wybiło mandat. No ja pierdzielę. Trzeba było jechać dalej już. Fuck logic. Ale ja jestem uprzejmy kierowca i jednak się zatrzymałem. Teraz jak... Teraz jak co? W tej chwili jakbym zatankował samochód, to sam już pokrywam koszty paliwa, nie? Tak. Ale masz bank pełny chyba. No tak. No. Gdzie sprawdzało uszkodzenia? F7. F7, ile mówili, żebym nie miał uszkodzeń? Znaczy lepiej teraz, jeśli masz już własną ciężarówkę, to bój się uszkodzeń. No mam w tej chwili 4%. Bo nie lubię wolno jeździć i wiesz jak to jest. No, czyli rozumiem, że bawi się spychacza. Nie, wiesz co, zarzuciło mnie trochę. Aha. No to Uuu, ja i znowu mnie tak zawróciło. wiem. O, wywróciłem się. O, nie, wywróciłem się. 15% uszkodzeń. Dobra, już się nie przewrócę z powrotem, nie? 15% uszkodzeń. Halo? Czekaj, tak jakby ci wyliczyć. Halo? No co? No, jak już jestem przewrócony, to się chyba nie odwrócę, nie? Nie odwrócisz się, to nie jest LS. Dobra, to jak wezwać pomoc? Wezmę ci pomoc. Pomoc tam kosztuje chyba 2000.
Następnie, żeby pokryć koszty naprawienia się, to już tak ja wiem. Dobra, stary, bo mi tu nabijają wykroczenie jazda pod prąd, mimo że ja No leżę to bokiem. weź F6, czy nie, to nie będzie. F7? F7. I tam masz wezwij pomoc drogową. Enter. F7 i Enter. No i tam potem ci będzie pisać, ile ci zabierze. Dobra, gdzie mnie odrzucą? A ja wiem. Tam będzie chyba pisać, gdzie. Czy nie czytałeś? Nie czytałem. Fajnie, zostało mi teraz chyba z powrotem do Poznania mnie odrzuciło. Trzeba było czytać. I żeby tak pokryć koszty, no ja wiem, tak 30 tysięcy, Dobra, 25. poczekaj chwilę. No, tutaj zrobiliśmy małe cięcie. No I dokładnie. teraz kontynuuję to nagranie po tej nieszczęśliwej wywrotce. Zapłaciłem za naprawę 32 tysiące. No mówiłem, żebyś tak nie szarżował. Ja zapłaciłem niestety 100 tysięcy. 100 tysięcy za co? Ogólnie silnik był zmasakrowany. 30%. Dalej, koła też nie były w dobrym stanie. No i tak się wszystko skumulowało i bum, 100 tysięcy. Ja właśnie Więc mijam rondo. Tak, wracamy po krótkim cięciu. Którą masz tą godzinę? No już 16. A ja czwarta. A dzień? Środa. Wtorek. No to prawie, że to samo. A, jest samo jeden dzień do tyłu. Zawsze, Ujojojojojoj. zawsze. Zawsze utykam na czerwonym świetle. Ja zawsze utykam, żeby przy wyjeździe z tego. No hamuluj. I nie zahamuluje. Przejedzie? A, jednak się musiał zatrzymać. Ja zawsze utykam przy wyjeździe z tego. Spedycji. No, od miejsca, gdzie dostajesz zlecenie? Tak. I chyba sobie kupię Volvo jednak. No widzisz, ja mam Volvo. Ale nie to Volvo, co ty masz. No ja wiem, że nie to samo, ale ja mam Volvo. No, ja ci je powiedziałem, ja ci je poleciłem. No, już się tutaj nie chwal, nie popisuj się. A, nazbiera ci się kiedyś. Uff, ledwo wyhamowałem. No. Okej, ładnie jest. Czemu te samochody przede mną zawsze można tak długo zwlekać na światła? Zapytaj się ich. No i specjalnie mnie spowolnił, no. Jedzie jak żółw, kurwa, przez to skrzyżowanie. Jak ja już go dogonię, to on nagle przyspiesza, no. Boż. Chcecie też uprzedzić, że oglądają nas małoletni. Tak. Żebyś tak nie bluźnił. Albo mnie poniosło, no. Albo cię poniosło. No wiemy, kierowcy tira zawsze ponosi jak mnie przed cięciem. Ale było, minęło. Ale spoko, zaraz wyjeżdżam na autostrady. Teraz jestem spokojny, wyluzowany i jedziemy. Teraz spokojny, mocz ja mówię. No, jakie te wyjazdy tutaj na autostradę robią wąskie, to... Wjazdy na... Ty masz teraz takiego ślimaka, jak wjeżdżasz na autostradę, czy nie? Nie, chyba nie. Ja mam Taki zwykły ślimaka. zjazd. Ja nigdy nie lubię jeździć na ślimaku. Zawsze trzeba zwolnić. Jak przed tobą jadą osobówki, to też zwalniają. I tak bywa. Jeszcze robią to celowo, nie? I od razu oficjalnie podaję komunikat. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszymi, którzy to podadzą, więc to jest wyróżnienie.
w polskim YouTube, ponieważ jest nowa licencja na Mercedesa. Tak, i wejdzie licencja Mercedesa do gry właśnie do Mercedesa. Dokładnie 15 minut. Będziemy mogli jeździć Mercedesa. Mercedesa. Dokładnie 15 minut temu sprawdzam na Facebooku, a tu patrzę. Radujcie się, to jest cytat, radujcie się, jest licencja Mercedesa. W końcu Mercedes dał zgodę. I w końcu możemy sobie pojeździć Mercedesem, a nie Majestatikiem czy coś takiego. Majestikiem. Majestik, przepraszam. Ja zawsze tak mylę jakoś. Majestatik, Majestik. Jedno i to samo prawie. To na my i to na my. Kurde, jaki kawał trasy przede mną, no. Ile? 380. U mnie 1172. Kawał, trochę, kawał. Trochę pojedziesz. Ale to i tak, dokładnie to pojadę 200 km. Bo 500 km to przeprawa promowa. I jak to się tutaj odbywa? Wjeżdżasz tam bardziej na zachód, jedziesz. Dokładnie do, już ci mówię, na mapie. Do Amsterdamu. Akurat jedę. I tam jest przeprawa promowa do Newcastle. No, do Newcastle. No dobra, ale jak to tam... I tam jest port, wjeżdżasz w taką bramkę. Też dokładnie jak u mechanika, wjeżdżasz w takie pole, wciskasz Enter i wybierasz statek. I potem ci ładuje i pokazuje ci, że już jesteś po drugiej stronie na Wyspach Brytyjskich. O. Tam będę musiał uważać, bo tam są mile i jeździ się po lewej prawej stronie. A ja właśnie tego nie lubię. Lewej, chłopie, lewej. Słyszysz? Co? Po lewej stronie się jeździ, nie po prawej. No. Sorry, sorry, lewej. Faktycznie. Teraz tak myślałem. Z kim ja rozmawiam? Pewnie masz 7 lat, nie? Jeszcze nie wiesz, która to jest lewa, która prawa. Rozmawiasz z osobą, która ci właśnie odpowiedziała na to, że ty byś na to nie wiedział, że Mercedes ma nową licencję. No, ho, 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 ho. Nie popisuj się. O, patrz, jaki szwagier. Nie, już tutaj hamuję powolutku, spokojnie. Bo tu widzę, że są zakręty. Hojabuza! Co? Hojabuza! Ostatnio leciał w telewizji ten Tokio, tam właśnie tak przez przypadek jeden Japończyk do drugiego właśnie coś takiego ala Hayabusa powiedział. Aha. Fajnie zabrzmiało. Poniosło cię. Nie! O! Ładnie! No, czyli tak nam mówiłem. Poważnie, spokojnie. Trzy wdechy, głębokie wydechy. I jedziemy. Kurde, no ja myślałem, że go minę. Trzy wdechy. Znowu 1600 do tyłu, mat. Nie, 1600 to tylko... Ile tam wtedy miałeś? 30 tysięcy? No. No to 31 600. Tym, że, wiesz co? Jakaś czerwona ikona mi się wyświetla teraz na górze, tam koło paliwa. Jakieś takie coś. Łóżko? No. No co ci się spać chce? Musisz zjechać na pauzę, czyli na przykład na najbliższą stację paliw i tam gdzieś zasnąć. Bo ponieważ jeśli... Też ci to będzie zabierać. Będą ci się oczy zamykać. Następnie... No widzę tutaj teraz w tej chwili jakieś łóżko na niebieskim tle. No właśnie. To pada cię zmęczenie. W takiej sytuacji powinieneś znaleźć jakiś parking, żeby odpocząć. A dalej to będzie ci zabierać kasę.
Dobra, i tutaj zjeżdżać, tak, na ten. Tak, i potem tam masz taki parking dla tirów. Jest, jakbyś wyjeżdżał, to naprzeciwko. No Tam, że właśnie par. minąłem bramkę, wiesz, o co chodzi. No, no, no. Z tym, że tutaj chyba już nie ma wolnych miejsc, chociaż nie wiem, może tutaj. Zawsze są. Naciśnij na następujący klawisz. Dobranoc. Dobranoc. Powoli odzyskujesz siły. No i jest godzina druga. 47. Jak się spało? Bombowo. Powiem ci, że na razie bardzo dobrze mi się jeździ. Hamuję przed zakrętami i to. Ja mam w tej chwili noc. Średnio mi się jeździ. Przejadę kawałek. Zrobimy jakieś małe podsumowanko. O czym co sobie tutaj gadaliśmy i zrobimy koniec odcinka. Dalszą część może nagramy już jako kolejny odcinek. Dokładnie. Czyli można powiedzieć dwa odcinki w jednym. O. Tak. Część druga trasy. Dobra, no to zróbmy to małe podsumowanie odcinka. Tam był taki mały przerywnik na momencie, kiedy wywrócił mi się samochód. I mój też. I właśnie duszka też i co? No, mechanika skasowali mnie za 32 tysiące. Także tyle jestem do tyłu. I No to było na niestety, tyle, nie? Na znaczy razie gramy sobie dalej. Idziemy. rozwijać firmę. Dokładnie. Dobra, i z mojej strony to by było tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Także trzymcie się rany, to się nie posramy. To. No, pa pa. No, trzymajcie się, cześć.